Na dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę o drobnej plamistości liści. W zeszłym roku żeśmy nagrywali film, ale w tym roku ciągle te same pytania. No i mamy tutaj pełne tego objawy. Najpierw była to drobna plamistość liści, a teraz to już ogromna plamistość liści, prawda? No rok jest niesprzyjający, bo popaduje co tydzień. Jest jakiś deszczyk, czyli wspomagający infekcję, ale ten deszczyk jest na tyle mały, że te głogi mają bardzo sucho. Czyli teraz tak, dwa czynniki. Drzewko słabe, bo ma sucho, nie może pobierać soli mineralnych, jest osłabione, ale na tyle sprzyjające warunki, że ta drobna plamistość może się rozwijać. No i co? Głóg, połowa sierpnia, prawie bez liści. Niedobrze. Będzie to miało wpływ w przyszłym roku na kondycję krzewu, ale także i na jego kwitnienie. Tak, Michalina? Bo po prostu nie będzie asymilatów. Liście są po to, żeby drzewko asymilowało. Jakby jeszcze jakiś większy deszcz spadł, to może by jeszcze wypuścił jakieś nowe przyrosty z nowymi liśćmi. Ale co to za chwilę wrzesień? Będzie czas na opadanie już tych nawet zdrowych liści i drzewko pozostanie słabe. Problem w lesie jest mniejszy, na ogródkach czy działkach problem jest większy, bo źródeł zakażenia też o wiele więcej. Pokażemy, gdzie jeszcze występuje taka drobna plamistość liści i czym to ewentualnie zwalczać. No to mamy następny gatunek, który jest atakowany przez tą drobną plamistość liści. Jest to wiśnia. Wiśnie, czereśnie też są mocno atakowane przez te grzyby. O, liść już aby, że się trzyma. Przygotowany tak jak na jesieni. Są pierwsze ogniska choroby. Potem cały listek jest opanowywany. Wyciągnięte z niego wszystkie składniki pokarmowe. I teraz tu mamy przyrost jednoroczny. Zobacz tylko, ile liści na nim zostało. Tak, to jest całe. Z tych pąków wszędzie na przyszły rok powinny wyrosnąć kwiatki. Tak? Dobrze by było, jakby na takim pędzie zostało jeszcze tych liści tyle chociaż co teraz. No ale podejrzewam, że choroba niechroniona może się tak rozwinąć, że spadną wszystkie. I wtedy te kwiatki tu nie wypuszczą. Tu gdzieś 2-3 przy czubku pędu i wiśni będzie mało. Chociaż na każdej wiśni o tej porze roku powinno być tyle liści, ile tam na tamto. Takie drzewko, jak to w połowie sierpnia, jak ma tyle liści, czyli na każdym przyroście, tak jest zachowana pełna prawie ilość liści, to rokuje to, że na przyszły rok będzie tu sporo kwiatów, a co za tym idzie, także i owoców. Ale żeby to utrzymać jeszcze przy takiej pogodzie, no koniecznie będzie oprysk. Czy to biologiczny, czy chemiczny. Ja mogę z doświadczenia polecić taki środek, który jest od dawna stosowany, mianowicie sylit. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej o środkach biologicznych i chemicznych, zajrzyjcie do naszego sklepu. I tam, jak wrzucicie drobna plamistość liści, powinno się pokazać parę środków, które możemy użyć na tą chorobę. Tak samo w naszej aplikacji wystarczy wrzucić wiśnia i mamy miesiąc po miesiącu, jak taką wiśnię chronić przed chorobami grzybowymi, naturalnie i sztucznie. Choroba to znaczy musicie wejść w plany upraw i wtedy wybrać na przykład wiśnię i tam też będą porady odnośnie tego, jak sobie poradzić z chorobami. No, choroba atakuje także porzeczki czarne, czerwone i agrest też potrafi, tak jak gąsienice, po prostu zjeść wszystkie liście i te liście opadną w formie żółtej i ich po prostu nie będzie. Na jesień można te wszystkie opadłe liście jeszcze pod drzewem spryskać roztworem mocznika. Też mamy o tym filmik, żeby po prostu trochę zabić jeszcze tych zarodników. Takie opadłe liście pod drzewkiem, jak i całe drzewko, można dobrze spryskać
tym mocznik na jesieni przed opadnięciem liści, tuż przed opadnięciem lub w trakcie opadania liści i pryskamy drzewko, bo zarodniki grzybów są zarówno na pędach, jak i na liściach i pryskamy pod drzewkiem i drzewko i sypiemy do kompostownika, żeby zniszczyć. Możemy, słuchajcie, pryskać wszystkie drzewa i krzewy, którym opadają liście na zimę. Nie pryskamy roślin zimozielnych. I po prostu całe te pędy, całe te liście mocno spryskujemy. To ma być wszystko wyraźnie mokre. Bardzo dokładnie. Już jak jesteśmy z tej strony drzewka, to wokół drzewka też pryskamy. A jakie proporcje zachowałeś? 5%. 5% roztwór. O, i teraz drugą połowę drzewka. No i oczywiście jeszcze ten mocznik zostanie do wiosny. Się tu wpłucze razem z deszczem. Od razu będzie takim nawozem startowym na przyszłość. Choroba zaczyna się już w trakcie owocowania, ale jeżeli na przyszły rok chcecie temu bardziej zapobiec, to już zaraz po zbiorze tak zaczynamy ochronę przed tą groźną, niepozorną chorobą. Tak, bo nic się drzewu nie stanie, ono nie uschnie, ale będzie się słabo krzewiło i słabo owocowało. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność, zapraszamy do naszego sklepu internetowego Zielone Pogotowie. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz u nas poradnik lub inne produkty, będzie dla nas najlepszą pomocą w prowadzeniu tego kanału.